Wyobraź sobie taką scenę. Młody człowiek jechał swoim nowym Jaguarem. Zauważył, że dziecko wyskoczyło mu na drogę i natychmiast się zatrzymał. Rozzłoszczony kierowca wyskoczył z samochodu, złapał dziecko krzycząc: co to było i co do licha robisz? Młody chłopak bronił się: proszę pana, przepraszam, ale nie wiedziałem, co innego mogę zrobić. Chłopiec błagał: stanąłem na drodze, bo nikt inny by się nie zatrzymał. Ze łzami spływającymi po twarzy chłopiec wskazywał na miejsce obok samochodu. To jest mój brat, powiedział. Zjechał z krawężnika i spadł z wózka inwalidzkiego, a ja nie potrafię go podnieść. Szlochając, chłopiec poprosił oszołomionego kierowcę: czy mógłby pan mi pomóc podnieść go na wózek? Jest ciężki dla mnie. Poruszony kierowca nabrał wody w usta, szybko podniósł chłopca na wózek, potem wyciągnął chusteczki i oczyścił rany. Dziękuję, niech panu Bóg błogosławi, wdzięcznością chłopak odpowiedział. Zbyt szokowany, aby powiedzieć słowo, mężczyzna po prostu patrzył, jak chłopiec popychał wózek ze swoim bratem w kierunku domu. Moi kochani, dzisiaj Jezus jest dla ciebie Samarytaninem spełniającym przykazanie miłości wobec bliźniego. Zobacz, że Jezus nie zatrzymuje się w gniewie jak ten kierowca, ale bezinteresownie przychodzi do ciebie z pomocą. On ma dla ciebie czas. Tego możesz doświadczyć na jutrzejszej mszy świętej, kiedy w czasie aktu pokuty chodzi mi o ten moment, kiedy wypowiadasz następujące słowa: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. To wtedy odkryj swoje rany przed Jezusem Chrystusem, a On opatrzy je swoim przebaczeniem i zaopiekuje się tobą, a pełną moc uleczenia możesz otrzymać w Komunii Świętej. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: największym złem jest brak wrażliwości i miłości wobec bliźniego. Bierzmy przykład ze świętej Matki Teresy z Kalkuty. Jeżeli będziesz postępował jak Samarytanin, to masz okazję na życie wieczne z Bogiem. Posłuchaj, zatrzymaj się w twoim pośpiechu życia, aby zauważyć osoby, które potrzebują pomocy, twojego wsparcia, dobrego słowa. A może chwilę czasu poświęcisz bliskiej osobie w zbliżającym się tygodniu? Mój drogi, jesteś zobowiązany do tego, aby iść i czynić podobnie jak Samarytanin, jak Jezus Chrystus.